akapiści, najzdolniejsza grupa, najsławniejsza grupa, zrobiła najwięcej szumu w malarstwie polskim i co ważniejsze, wprowadziła, wpuściła wolne malarstwo zachodnioeuropejskie. To oczywiście mówię w największym skrócie, bo zrobili znacznie więcej. Obecnie to są najbardziej znani malarze polscy, czyli Cybis, Nacht Samborski, Potworowski, Czapski, troszkę mniej może znani jak Seweryn Boraczok, Strzałecki, Szczepański, Dorota Berliner-Plautheidenmanowa. Mamy dwa obrazy Baliszewskiego na wystawie świetnie wyeksponowane. Dlaczego w taki, a nie inny sposób? Bo one są dwustronne. Prezentujemy zimę miejską i autoportret, który tak wszystkich od razu wzrok ściąga. A na odwrociu tych obrazów mamy ucztę, motyw dla Waliszewskiego bardzo częsty, i loże. Ta wystawa w ogóle udała się dzięki temu, że głęboko kopaliśmy w źródłach, bo obrazów z lat 20. kapistów, bo o tym okresie mówimy, jest bardzo mało. Udało się dzięki zbiorom prywatnym, kolekcjom prywatnym i nielicznym zbiorom naszego muzeum i warszawskiego muzeum w Pytomiu.